Teraz zakończenie roku. Czerwone paski, wagary, jakie zachowanie? Nie, ja byłam dobrą uczennicą. Nie, ja byłam taką pilną uczennicą z pierwszej ławki raczej. Aczkolwiek, o dziwo, z dobrymi kontaktami z rówieśnikami. Znaczy nie byłam takim typem kujonki, której wszyscy nie znosili. Już dzieliłam się nalatkami i w ogóle. Wagary, prawie nie przeszłam high school. Nie wiem, jak po polsku się mówi high school, liceum. Tak, byłam niegrzeczna. Niestety, strasznie nie lubiłam chodzić do szkoły. Przyznam się. Ale najbardziej znienawidzony przedmiot? Matematyka, historia. Nie, a ulubione? Pewnie fitness, bo tam, wiesz, dużo nie musiało się myśleć i tak nie trzeba było robić zadania. No, niestety, jak będę miała dzieci, to będę pilnować, czy codziennie chodzą do szkoły. Bo tam ja byłam taka dobra aktorka, zawsze coś tam wymyśliłam. Czy mojego chłopaka mama dzwoniła za mnie, że niby jestem chora, to moja mama w Wietnamie i tata nie wiedzieli, że nie szłam do szkoły. Dopiero na końcu roku się dowiedzieli, że prawie nie przeszłam. No, niegrzeczna, niegrzeczna. I jaka była ich reakcja? No wiadomo, niezadowolona, ale mama zawsze wiedziała, że miałam pasję w czymś innym. I właśnie nie mogłam się koncentrować, powiedziałam, że chcę wyjechać, chcę w show biznes być i chociaż spróbować. I dlatego to mnie nie interesowało, chciałam coś robić, co naprawdę było moją pasją. Podstawówka byłam bardzo grzecznym dzieckiem i rzeczywiście, tak, czerwony pasek zawsze. Chociaż pamiętam, że na wcześniejszych egzaminach dostałam się do liceum, bo wtedy jeszcze było coś takiego jak wcześniejsze egzaminy do niektórych szkół. Ja, ponieważ startowałam do jednego z warszawskich liceów, które takie egzaminy organizowało i je zdałam, więc kompletnie w tej ósmej klasie pod koniec opuściłam i pamiętam, że ostatni semestr to był semestr, na którym nie miałam średniej 4,5 i nie dostałam srebrnej tarczy, wtedy było coś takiego i moja wychowawczyni płakała, jak mi wręczała świadectwo, jak mogłam jej to zrobić, mi się po prostu już wiedziałam, że mam liceum i mam skończoną szkołę, więc nie bardzo chciało mi się starać. Ale pani jest trochę takim typem buntowniczki, przynajmniej teraz. Więc później w liceum było ze mną zdecydowanie trudniej. Ja doszłam do siebie dopiero na studiach, a w liceum to myślę jest ten czas, który moi rodzice wspominają najgorzej. Co były glany, wagary, nie wiem, papierosy w toalecie? Nie, ja strasznie nienawidziłam mojej szkoły, którą sobie sama wybrałam. Nie było to był jakiś taki ciężki czas w życiu. Znaczy na pewno, jak myślę o czasach, do których nigdy nie chciałabym wrócić, to jest liceum. Czasem w życiu podejmujemy złe wybory. To był ten zły wybór. Ale wcześniej pani była ulubienicą nauczycielki, z tego, co już pani powiedziała, więc niech tak zostanie. Mówię, dlatego później odzyskałam równowagę na studiach i jakoś to poszło. To też czasem się nie warto sugerować. Ja pamiętam, że w ósmej klasie przeczytałam poradnik maturzysty w Gazecie Wyborczej i o moim liceum pisali wtedy, że są koncerty rockowe, wszyscy chodzą w glanach, a to było liceum Kopernika. Ja sobie myślałam, super, jak chcę chodzić do takiej szkoły. A jak się do niej dostałam, to okazało się, że już akurat czas tych koncertów i tych super czasów się skończył. Więc już było tylko ciężko. Naprawdę tam nie było łatwo. A najgorszy przedmiot? Język francuski, którego nienawidzę do dzisiaj. Przez długi czas byłam wzorowa, a później zaczęło się trochę wagarowania. No, był taki czas, pamiętam, ale to chyba ta burza hormonów i ten czas dojrzewania trochę namieszał mi w głowie. Nie, zawsze byłam dosyć charakterna i miałam taki żywy temperament, więc z tego wynika zawsze przeciwstawianie się pewnym nakazom, zakazom i rzeczywiście chodziłam trochę swoimi ścieżkami. Ale jednak na ulubione przedmioty ja jednak docierałam. Czyli raczej nie była pani typem kujona? Nie byłam typem kujona. Byłam typem kumpeli z sąsiedztwa, ale był taki czas, że ambicja pchała mnie do tego, żeby rzeczywiście mieć największą średnią w szkole i takie czasy też były.